Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Albert Einstein powiedział kiedyś, że ludzie szczęśliwi są zbyt zadowoleni z teraźniejszości, by oddawać się za nadto rozmyślaniom o przyszłości. A my dziś na pochybel fizykom i innym racjonalistom, właśnie oddamy się rozważaniom o przyszłości, o przyszłości internetu. A do tej krainy zabierze nas Agnieszka Stecko-Żukowska, doktorantka w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Agnieszko. Cześć, dzień dobry. Agnieszko, patrzyłam na scenariusze, jakie Światowa Komisja Rządzenia Internetem, która działa przy strukturach ONZ-u, wyprodukowała dotyczące przyszłości naszej sieci, którą znamy. No i te scenariusze są trochę mroczne, bo z jednej strony mówimy o perspektywie trawienia sieci plagu cyberprzestępczości, z drugiej strony o takim internecie pełnym nierówności dla tych, którzy są równi i równiejsi ci, którzy są uprzywilejowani ci, którzy będą wykluczeni. Ale nieuchronnie oznacza to chyba, że przed nami koniec internetu, który dzisiaj znamy. Czy to oznacza, że musimy spodziewać się jakiejś rewolucji i końca takich sieci, w jakich teraz działamy, czy, czy, czy może ta przyszłość jest nieco bardziej oswojona? Myślę, że tych końców internetu to już było pewnie proklamowanych kilka, więc chyba to trochę też wynika z jakiejś takiej naszej ludzkiej potrzeby fantazjowania jednak o końcach o różnorodnych końcach końcach świata właśnie końcach internetu jakichś takich radykalnych odcięciach i nowych początkach. Wydaje mi się, że to, to chyba nie, niekoniecznie tak działa. To znaczy, rzeczywiście jesteśmy w jakimś takim momencie zmian, ale te zmiany są, myślę, bardziej ewolucyjne albo składające się z, raczej z takich postępujących po sobie rewolucji, które rzeczywiście być może przekształcą ten internet, który tak jak mówisz, który, tak jak mówisz znamy. Ale rzeczywiście to są zmiany, które zachodzą synchronicznie. Jakoś się na siebie nakładają i kumulują, i no, tym zmianom ja bym się chciała rzeczywiście w tej mojej pracy, pracy przyjrzeć. Także tym drobnym jaskółkom zmian, nie tylko takim właśnie tym dużym globalnym, systemowym przemianom, chociaż tym też, ale także różnym oddolnym sposobom, które my jako użytkownicy podejmujemy, żeby w tym internecie w jakiś inny sposób sobie się umościć, znaleźć swoje miejsce. To zanim wybiegniemy w przyszłość, to spójrzmy na te jaskółki, o których mówisz. Przechodząc do konkretów, co dziś już się zmienia, czy jakie trendy, czy też nowe kierunki naszych zachowań internetowych obserwujesz i co pozwoli nam wnioskować o tym, jak to będzie wyglądało za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat? Myślę, że w, w, w moich badaniach będę się pewnie zastanawiać, na ile te zjawiska są mocno kształtujące zmiany w internecie, natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że mogę już na tym poziomie takich wstępnych badań wyróżnić, trzy takie obszary, w których te zmiany zachodzą, czy trzy poziomy i takim pierwszym poziomem poziomem oddolnych mian w sieci do nich zaliczyłabym właśnie takie różne opozycyjne praktyki próby w jakiegoś takiego opowiedzenia się przeciwko hegemonii gigantów cyfrowych podejmowane przez pojedyncze jednostki nas jako użytkowników sieci często te próby niekoniecznie są w jakiś sposób bardzo profesjonalne bo to są często takie praktyki wernakularne. tu może podając jakby przykład na pewno no, wielu z nas spotkało na Facebooku post znajomych z tak zwaną deklaracją powołującą się na konwencję berneńską, według tu, której i zamieszczenie której na profilu facebookowym miałoby gwarantować użytkownikowi przejęcie ponowne władzy nad zawartością profilu. Poczekaj, wejdę Ci w słowo, to były takie posty, które też osoby publiczne umieszczały, tak, że tak, od dzisiaj tak. moje zdjęcia i materiały, które wrzucam na, na ścianę są no, moje no. Mnie. Tylko moje i, i proszę pytać o pozwolenie, chcę, kiedy chcecie je udostępnić. Tak, tak. Oczywiście nie miało to żadnej mocy prawnej. Bardziej działało na zasadzie takiego internetowego łańcuszka, znanego też z czasów przedinternetowych, i w jakiś sposób też realizowało taką magiczną, Funkcję, funkcję języka, w tym przypadku właśnie takiego języka prawniczego, który miałby nam użytkownikom zapewnić bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo w sieci w ramach portalu, któremu i tak de facto. Oddaliśmy nasze, nasze dane. Więc takie drobne akty oporu, akty jakiegoś takiego kłusowania w tych mediach społecznościowych, w których funkcjonujemy, mnie tutaj interesują. I to jest ten pierwszy poziom. Jako drugi poziom, do, do niego zaliczyłabym różne alternatywne i serwisy społecznościowe, ale też usługi cyfrowe, które sytuują się trochę na, no właśnie, na obrzeżach tego systemu, no jakby. Rozsadzając go niejako od środka, ale no jednak w ramach obecnie istniejących zależności, czy właśnie tego systemu. I tak jak właśnie wspominałam, tutaj zaliczyłabym i usługi cyfrowe i, i różne media społecznościowe i może jakby żeby przejść też do jakichś takich przykładów o, o czym my tu konkretnie mówimy no to i, i też zostając blisko może na tym naszym polskim podwórku no to takim przykładem oddolnie zorganizowanej alternatywy dla usług proponowanych przez gigantów w czasie pandemii jest na przykład serwis knajp.pl czyli aplikacja strona do zamawiania jedzenia w okolicy która powstała z takiej potrzeby no znalezienia Miejsca dla restauratorów, znalezienia kontaktu z klientami, ale na, wa na warunkach dyktowanych przez restaurację, a nie przez yy, portale przykład, pośredniczące. Portale pośredniczące, które narzucają dużą marżę, narzucają warunki tej dostawy. wydaje mi się, że Knajp jest takim ciekawym i bardzo takim aktualnym przykładem, ale też niesławny serwis Albicla. Czyli polska odpowiedź na Facebooka. Oczywiście z Albiclą wiąże się bardzo wiele różnych poważnych problemów, i gdzieś tam oczywiście to są rzeczy, którym, którym warto się przyglądać. Natomiast dla mnie, dla mnie ciekawe jest to, że to jest projekt, który wyrasta jednak z takiego rozpoznania, że samoregulacja rynku mediów, rynku mediów społecznościowych nie działa. I należy coś z tym zrobić. I to jest akurat projekt, który wychodzi, pewnie, z konkretnych przesłanek, przesłanek ideologicznych, jest też projektem politycznym. Natomiast dla mnie jest bardzo ciekawe to, że, że to jest jednak właśnie projekt alternatywny wobec tych mainstreamowych, korporacyjnych serwisów społecznościowych. O trzecim poziomie jeszcze powiesz? O trzecim poziomie regulacyjnym, albo szerzej o takim poziomie zmian systemowych, obliczonych na taką szeroką zmianę społeczną, zmianę systemu i internetu właśnie jako takiego. I na pewno do tego poziomu można by było zaliczyć te różne projekty legislacyjne, takie jak Digital Market Act czy Digital Services Act na poziomie Unii Europejskiej. Ale także projekty wychodzące z różnych środowisk zainteresowanych gdzieś tam rozważaniem tej przyszłości internetu, czy kształtowaniem i posiadaniem jednak przywracaniem sobie wpływu na kształtowanie przyszłości Internetu. Myślę, że warto byłoby tutaj wspomnieć o Fundacji Instrat, która rzeczywiście jakieś takie alternatywne podejścia do na przykład bezpieczeństwa danych czy w ogóle dostępu do danych proponuje na przykład w postaci projektu wspólnic danych. Pewnego nowego systemu rozporządzania danymi. No ale jakby tak zebrać to, co powiedziałaś, to można odnieść wrażenie, że do pewnego stopnia jest to dalej legitymizowanie tej starej sieci, bo odnosimy się cały czas do takiego starego obrazu internetu, który kontestujemy, wobec którego jakby chcemy wyrazić niezgodę. Ale czy mamy realną szansę jako użytkownicy coś tutaj zdziałać, czy, czy fizycznie nie sprowadzi się to ostatecznie do tego, że możemy z Facebooka nie korzystać, możemy mieć drugą sieć, która będzie jakimś naszym wewnętrznym systemem komunikacji. Ale jej zasięg będzie realnie niewielki. Więc tak naprawdę ostatecznie właściwie jedyne, co możemy zrobić, to nie korzystać z tych mediów, o których powiedziałaś. Czy mamy siłę jako obywatele, żeby coś tutaj zdziałać? Czy są jakieś realne jaskółki, zmiany, które świadczyłyby o tym, że poza buntem i taką jednostkową niezgodą, jest tu pewien proces transformacji tego internetu w stronę internetów, na przykład wielu różnych e, demokratycznych, alternatywnych wersji? Myślę, że szczególnie te rozwiązania na poziomie europejskim, czyli właśnie Digital Market Act czy Digital Services Act, są ciekawe, żeby właśnie pod tym kątem im się przyglądać, bo jakby oczywiście nie znamy jeszcze ich ostatecznego kształtu, implementacji, kiedy to nastąpi ale w, w tych aktach one stawiają sobie takie zadanie, jednak zmiany, zmiany reguł gry i myślę, że ważnym takim czynnikiem, który rzeczywiście ten stolik w jakiś sposób być może przewróci, może być interoperacyjność, którą właśnie te akty proponują. Interoperacyjność zakłada współpracę pomiędzy różnymi serwisami. Wyobraźmy sobie teraz, że mając konto na Twitterze możemy bezpośrednio kontaktować się z osobą, która Posiada konto na Facebooku. Te systemy, dzięki odpowiednio otwartym protokołom, będą mogły w założeniach implementacji tej interoperacyjności porozumiewać się ze sobą. Tak samo jak teraz dzwonimy do siebie bezkolizyjnie, mając telefony u różnych operatorów. Tak z założenia ma działać interoperacyjność, i być może to jest rzeczywiście jakaś taka nowa jakość, której teraz nie, nie mamy czy nie, nie możemy do niej porównać. A jak do tego wszystkiego odnoszą się ludzie? Jak ludzie mówią czy też myślą o tej przyszłości internetu? Bo zdaje się, że to też jest jeden z elementów Twojego badania, właśnie te narracje wokół przyszłości internetu. Czy to jest wizja defetycznej zmiany, odebrania nam na przykład autonomii czy też swobody? Czy to jest wizja odebrania nam naszych poglądów, albo wręcz przeciwnie? Neutralności w sieci? Czy to jest wizja odebrania nam prywatności? Bo przecież o tym też się gromi, że internet wymaga od nas oddania znacznego kawałka siebie na rzecz uczestnictwa w tych wspólnotach. A może nie możemy się doczekać właśnie tych wygód, które przyniesie nam przyszłość? Jak ludzie o tym mówią i jak do tego się nastawiają? Na pewno możemy wyróżnić duży dyskurs o, o internecie czy szerzej o technologiach, który nazwalibyśmy sobie technodeterminizmem. To jest takie przekonanie o tym, że technologie, że internet, że postęp technologiczny ma bardzo mocny wpływ na całokształt życia społecznego i różne jego obszary. I ten technodeterminizm może przejawiać się, by też rozdzielać się i rozgałęziać na, na dwa takie poddyskursy, bo z jednej strony on może być optymistyczny, może być technoutopistyczny, taki wskazujący na to, że, że rzeczywiście technologie przynoszą nam same korzyści, że wspierają. Procesy demokracji, emancypację jednostek są środkami wzmacniającymi sprawczość jednostek, użytkowników sieci. No ale z drugiej strony mamy też ten właśnie dyskurs, o którym wspomniałaś, bardziej techno-defetystyczny, który wskazuje jednak na zagrożenia płynące z, z rozwoju sieci, właśnie zagrożenia demokracji, zagrożenia wynikające z zawłaszczania coraz większej ilości danych Hiperpersonalizacji treści, zamykania nas w bańkach informacyjnych. Takie myślę, że dwie tendencje można byłoby wyróżnić, i rzeczywiście w tych, w tych wstępnych badaniach, które ja przeprowadziłam, a chciałabym przyglądać się różnorodnym agendom, które zajmują się w jakiś sposób też edukacją nas jako użytkowników w kontekście technologii, i w takich wstępnych badaniach, które przeprowadziłam, gdy przyglądałam się takiemu cyklowi warsztatów dedykowanemu nabieraniu cyfrowych kompetencji, przez rodziców, rodziców dzieci, które w tym świecie już są zanurzone. I to jest właśnie ważne słowo, bo ta metaforyka zanurzenia, pochłonięcia przez technologię, wydaje mi się jest bardzo znacząca i wskazuje na jakieś takie poczucie bycia otoczonym, czasem wręcz osaczonym przez ten żywioł, jakim jest technologia, który jest w jakiś sposób wobec nas obcy, który jest mm, niebezpieczny który jest trudny w ogóle do zarządzenia, do ogarnięcia. Właśnie mówisz o zatonięciu, zanurzeniu się w tym żywiole. Mam wrażenie, że tutaj wielką rolę odegrała pandemia, która nas wszystkich wrzuciła do tego basenu nowych technologii. Wspomniałaś o, o rodzicach dzieci, które są już zanurzone. No To niekończące się historie rodziców, którzy w pandemii logują się skąd swoich dzieci na rozmaite spotkania online na aplikacjach Teamsów czy Midsów. To myślę, że nie jeden rodzic wie, jak występował pod alterego swojego dziecka. Czy pandemia jest tutaj jakimś dodatkowym? Yy, czy czynnikiem, czy też jakąś okolicznością, która sprawia, że ta dyskusja o przyszłości internetu staje się bardziej żywiołowa, albo może bardziej realna? Czy, czy ten bodziec pandemii i obostrzeń, które były z nią związane, wpłynął na te dyskursy związane z przyszłością internetu i nowych technologii? Na pewno tak, bo jakby nie ma co ukrywać jakby cała w warunkach lockdownu cała nasza aktywność nasze życie społeczne zostało konieczności przeniesione do sieci, więc cała przestrzeń publiczna, przestrzeń naszej aktywności społecznej została totalnie zremediowana przez usługi cyfrowe, przez platformy społecznościowe, w których je po prostu w zastępstwie realizowaliśmy. No więc to wydaje mi się, jest też moment, w którym możemy sobie postawić pytanie. Jak ta zremediowana przestrzeń ma wyglądać, kto nią może zarządzać, bo w obecnej sytuacji realizujemy te nasze różne role społeczne, nasze różne praktyki, nasze zadania w przestrzeni, która jest zarządzana i kontrolowana przez wielkie firmy technologiczne, wielkie prywatne firmy technologiczne. Natomiast czy, czy musi tak być, i albo co nam to robi, że, że my tak naprawdę działamy trochę w cudzym polu, przekształcając je oczywiście i? Wykorzystując dla własnych korzyści, ale jednak nie mając realnego wpływu na to, jaka przestrzeń jest nam dana. Więc myślę, że tutaj pandemia na pewno takie pytanie pomogła nam postawić, choć oczywiście wydaje mi się, że te bardzo takie szumne hasła o tym, że pandemia jest właśnie znowu tym nowym początkiem, że jest szansą na otwarcie wyobraźni. Na zerwanie z tym dotychczasowym porządkiem i być może przejściem do, do czegoś nowego, są rzeczywiście trochę na wyrost, albo rzeczywiście zatrzymują się na razie trochę na, poziomie, na tym poziomie dyskursywnym, bo no jak wskazują już niektóre badania, na przykład dotyczące tego, w jaki sposób konsumujemy dobra kultury i różnorodne treści, te badania pokazują, że no, po prostu pandemia pewne zjawiska, które już do tej pory istniały, pogłębiła, Czyli ci, którzy filmy oglądali, którzy czytali ambitne książki, to to po prostu robią, robią to w innych warunkach. Natomiast ci, którzy tego nie robili, to pandemia nie jest dla, nim jakimś, dla nich jakimś nowym otwarciem. Więc no, myślę, że są takie dwa efekty tej pandemii, albo z dwóch przynajmniej stron należałoby chyba na to, na to patrzeć. Nie, nie, niekoniecznie chyba tak optymistycznie. Wspomniałaś o władzy i o tym, że no podlegamy decyzjom wielkich koncernów technologicznych, którzy, które właściwie rządzą nami w sieci. Czy to znaczy, że internet przyszłości to będzie internet zdecentralizowany jeszcze bardziej, zcentralizowany, zrecentralizowany, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwały? Gdzie będzie władza w takim internecie? Czy też zgodnie z Twoimi obserwacjami, jakie są zakusy? W przyszłości będziemy mieli więcej władzy, czy oddamy jej jeszcze więcej? A może będziemy musieli zupełnie wypisać się, żeby odzyskać e, autonomię? I możliwość samodecydowania. No, myślę, że ja nie jestem futurolożką, więc nie mam takiej śmiałości, żeby projektować takie duże scenariusze na to, jak internet może wyglądać. Natomiast decentralizacja, o której wspomniałaś, myślę, że na pewno jest takim ważnym trendem, którego rozwój, wydaje mi się, będziemy obserwować. Decentralizacja platform cyfrowych. Mamy przykłady już takich, właśnie, alternatywnych mediów społecznościowych, które są serwisami federacyjnymi, które w swojej strukturze opierają się właśnie na decentralizacji. Nie należą one do jednego podmiotu. Natomiast widzimy też, że ten trend oczywiście jest już przechwytywany też przez właścicieli tych dużych serwisów, bo no chociażby Twitter, który rozwija swój projekt Blue Sky, czyli właśnie tego, tego, Nowego Twittera, Twittera zdecentralizowanego, co w pewnym sensie jakby ma pomóc, ma pomóc Twitterowi w kontroli nad treściami, które się, tam, które się tam pojawiają. No ale też ciekawe jest to, czy nie będzie to w jakiś sposób zawłaszczało właśnie tych, tego oddolnego trendu decentralizacji, bo Mastodon, taki naj, jeden z najbardziej znanych federacyjnych serwisów społecznościowych, Rzeczywiście zwraca uwagę, że no Twitter tutaj zaczyna przejmować zdobycze, które Mastodon gdzieś tam rozważał już wcześniej. To jaka jest tu nasza rola? Już pytanie na zakończenie. My, jako użytkownicy, co możemy zrobić, żeby ten scenariusz przyszłości internetu, choć nie jesteś futurolożką i nie chcesz wielkich prognoz, ale żeby te, ta ścieżka rozwoju internetu była możliwie pozytywna dla nas jako użytkowników? Czy my w ogóle coś możemy zrobić, czy musimy poddać się tej przyszłości, która nieuchronnie nadciąga? Co możemy zrobić na poziomie takich jednostkowych decyzji. No właśnie, czy, czy my możemy w ogóle na takim, czy my mamy taką sprawczość na jednostkowym poziomie, albo czy my powinniśmy siebie taką siebie samych, taką odpowiedzialnością obarczać, bo te serwisy społecznościowe, w których mamy kontakt, w których funkcjonujemy, stały się taką nakładką, tak naprawdę, na internet jako taki i też. Wręcz infrastrukturą życia społecznego tak? i użyteczności publicznej. No bo trudno sobie wyobrazić teraz, no nie wiem, funkcjonowanie na rynku pracy bez posiadania konta w pewnym, jakby znanym serwisie networkingowym. Więc wyłączając się z takiego obiegu, no my też tracimy jako, jako jednostki, Wy, wypadamy właśnie z różnych, z różnych obiegów. Więc pewnie nie chciałabym chyba namawiać nikogo do tego, co jest określane takim hasłem digital suicide, to cyfrowe samobójstwo, czyli usuwanie swoich, Aktywności z sieci, jako forma buntu, wyraz sprzeciwu wobec urządzenia tego internetu w takiej formie, w jakiej on istnieje dzisiaj ale może warto przyglądać się też takim alternatywnym propozycjom tego, jak w tych sieciach można funkcjonować. Niedawno całkiem wpadłam na taki zupełnie też nową aplikację, polską aplikację PLZ, która jest w zamierzeniu aplikacją społecznościową, która wcale nie ma, takich, nie ma ambicji globalnych. Nie chce się stać drugim Facebookiem, nie liczy tutaj na efekt sieci, ale ma odpowiadać na konkretne lokalne potrzeby, łączyć mieszkańców danej okolicy z władzami samorządowymi, które mogą ich konkretne lokalne problemy rozwiązywać. Z miejscowymi biznesami, z którymi mogą nawiązywać relacje. Więc może takie odpowie lokalne odpowiedzi na lokalne problemy, które przybierają formę. Alternatywnych platform czy usług cyfrowych, to jest coś, czemu, czemu moglibyśmy się przyglądać i sprawdzać, czy to może nie jest w jakiś sposób bardziej użyteczne niż nasze duże konto w największym serwisie, które jest od wszystkiego, a być może czasem tak naprawdę od niczego i, i trochę z przyzwyczajenia tam jesteśmy, a czy odpowiada ono na nasze, na nasze realne potrzeby. Kropki nie postawimy, postawimy wielokropek, bo zasiałaś sporo niepewności i myślę, że skłoniłaś słuchaczy do refleksji na temat naszego świadomego bycia w sieci, na temat szukania alternatyw związanych z hegemonią wielkich gigantów, którym podlegamy. A może, tak jak powiedziałaś, nie jest to jedyna możliwa przyszłość internetu. Niech każdy z nas odpowie sobie sam na pytanie o to, jakiej przyszłości internetu chcemy i co robimy w tym kierunku, żeby taką przyszłość zastać. Agnieszka, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Wrócimy do tego wielokropka, bo myślę, że tych otwartych pytań pozostało jeszcze wiele, a na niektóre na pewno z chęcią jeszcze odpowiemy. Dziękuję pięknie. Naszym gościem była dzisiaj Agnieszka Stecko-Żukowska, doktorantka w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Super, dziękuję bardzo. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci.